No i mówią, zaśnieżona Warszawa, proszę Państwa. O tym, co znaczy takie to niebo. Co mnie do tego sprowokowało tematu. No chociażby Radio Conchita. Przejście, czy też próbę przejścia. Zaśnieżona Warszawa. Dużej spółki Skarbu Państwa. A także życzenie sądu najwyższego wobec jednej z stacji, że no, manipulowała nie mogę przy powstającym reportażu. To się dzieje z dziennikarzami, Agnieszka. Ty już długo jesteś w tym zawodzie. Znasz to? Pytasz właśnie, bo ja mam jeden kłopot, bo ty mówisz, bo chodzi nam o jedną konkretną osobę, która miała przejść do PKN Orlen. No cholernie. Wiadomości. Co ja mam to trudności z nazwaniem jej dziennikarką. Dlaczego? Bo dla mnie nie jest dziennikarką. Dla mnie zajmowała się przygotowaniem takich typowo propagandowych materiałów, wysługując się, tak niestety muszę to powiedzieć, wysługując się władzy po prostu. Dlatego ja mam trudności, ja jej nie nazywam dziennikarką. To może reporterka. Jest propagandystką po prostu. Przeszła i co było w tym najbardziej niemoralne, że w nagrodę za to, za te wszystkie materiały, które naprawdę, ja rzadko używam mocnych słów, trochę mnie znacie, ale one były czystą propagandą, taką najczystszą. To nie była manipulacja, propagandą, którą można osądzać innych dziennikarzy, że tam próbują coś podkręcić, próbują coś... To była absolutna tępa propaganda i to taka kijem bejsbolowym waląca w opozycję, czy był jakikolwiek w opozycji, czy nie był. Nagrodą za to miała być rewelacyjna posada w spółce Skarbu Państwa. Ale wiemy, to jest że bardzo, to jest bardzo przykład. W różnych momentach różne rzeczy mówi o władzy, pro bądź kontra, to w zależności w jakim są miejscu, w jakim położeniu i co ich antypatie bądź sympatie mówią, bo te zarzuty można postawić bardzo wielu dziennikarzom, ale generalnie co się dzieje z tym zawodem? Dlaczego jest tak, że dla dziennikarza w pewnym momencie nie ma dziennikarz skrupułów, że właśnie przechodzi do PR-u, do zupełnie innej branży? Zupełnie czym innym się... No, 12 zaraz będzie hymn polski, bo w Polsce jesteśmy. To będzie i hymn polski, proszę Państwa. Jeden z lepszych dziennikarzy, który opuszcza ten zawód jako kolejny, po Michale Majewskim, no i po wielu, innych osobach. Co się dzieje? No myślę, że trochę nie ma miejsca dla dziennikarzy, którzy nie chcą stać na jednej barykadzie, którzy nie chcą się bić razem z partiami politycznymi po głowach, którzy widzą... Nie ma miejsca w Warszawie, bo siedzą dziady. Trzeba pojechać z krakowskiego przedmieścia, a odjechać do Anglo-Ameryki, Białystok, tam w cerkwiach stoją. To się więcej by pomieściło, a tak w Warszawie przechodniej nie ma miejsca. Nie ma po prostu miejsca, bo siedzą, kopyta wyciągnęły, wiesz, i te wszystkie swoje kończyny. To jest trudne, bo nikt go nie będzie chciał, nikt go nie będzie lubił, nie będą go zapraszać na galę. Zawsze będzie taki trochę sam i zawsze będzie któraś strona niezadowolona. Jak przygotowywałam materiały o aferze taśmowej i czy ministrze zdrowia był słowem, że Neumannie biła jedna strona. Jak przygotowywałam materiały o obecnych rządzących, bili oni, tak? To znaczy, ale nigdy nie możesz się zastanawiać, tylko też takich miejsc ubywa, gdzie możesz to robić, tak? Bo dlaczego tak się dzieje? Czy to jest kwestia, że nie wiem, coraz więcej kapitału prywatnego inwestuje w media, a ewentualnie no, politycy chcą mieć i zawsze chcieli i będą chcieli mieć wpływ na... Ale na kapitał, media. Ale kapitał zagraniczny? Właśnie mi się to... Pracowałam dla zagranicznego kapitału i pracowałam dla medium polskiego, typowo polskiego, gdzie było więcej nacisków za czasów poprzedniej ekipy, bo to muszę dodać, za czasów poprzedniej ekipy najwięcej nacisków było w tym polskim medium. Dlaczego? Dlatego, że te zagraniczne media, one są silniejsze, znaczy one są bogatsze, a zazwyczaj polskie media wiszą na reklamach spółek Skarbu Państwa. Czy zawsze są gdzieś tam uzależnione? No niestety tak to jest. I one są słabsze. Ja to widziałam. To znaczy telefon, który rozbrzmiewał, zwłaszcza gdy chodziło o Ministerstwo Skarbu Państwa, to znaczy to takie newralgiczne, strategiczne rzeczy właśnie jak prywatyzacja, co się później okazywało, że myśmy mieli rację, pisaliśmy o prywatyzacji Ciechu. No ale wtedy telefon był rozgrzany do czerwoności. Znaczy wtedy były te naciski. Także ja w ogóle nie wiążę tego z żadnym kapitałem.
To mi przypomina też sytuację pewnego dużego dziennika, dopóki to był też kapitał obcy, mocno trzymała się redakcja, a jak pojawił się inwestor polski, no to ta gazeta w zasadzie się na jakiś czas rozpadła. Wiesz, ale naprawdę, ja to obserwowałam przy okazji innej gazety, ale to naprawdę, to znaczy to uzależnienie od spółek Skarbu Państwa, te wszystkie dodatki, no widzimy co się dzieje, tak, to znaczy to są absolutnie materiały reklamowe pisane w formie artykułów. No to jest oszustwo, tak? Ale to się dzieje dlatego właśnie, że być może ci polscy wydawcy są za słabi, zwłaszcza to też widać w lokalnej Polsce. To jest niesamowite, co się dzieje w lokalnej Polsce, gdzie jest lokalna elita, jest jakiś biedny tygodnik, bądź też jakaś inna gazeta, która ewidentnie wisi na tym układzie, w którym jest zawsze burmistrz, zawsze najważniejsi biznesmeni, komendant policji, straży pożarnej i tak zawsze. I oni wiszą z kolei na tych reklamach z samorządu, bo kto się u nich zareklamuje? Ewentualnie właśnie od jakichś instytucji państwowych na szczeblu lokalnym. I to się dzieje. Kto cię wprowadza w zawód? To znaczy, mam na myśli taką rzecz, że to jest bardzo specyficzny zawód. Znaczy, dziennikarstwa się nie da nauczyć na studiach. Zawsze patrzę z pewnym takim dystansem na ludzi, którzy wybierają się na studia dziennikarskie, bo chcą się nauczyć bycia dziennikarzami. Nie do końca chyba to się udaje, żeby na uniwersytecie tego zawodu się nauczyć. To jest raczej bardzo taki zawód ciężko. Nie. Znaczy ja przyszłam do, pamiętam moją pierwszą redakcję, to jak przyszłam i kazali mi przerabiać depesze papowskie na taki, no, język trochę nie depeszowy, czyli no jednak jakieś emocje, żeby tam zawrzeć, no żeby to ludzie chcieli posłuchać. O matko, jakie to było, jaka ja byłam kiepska, bo po studiach, tak? Po studiach dziennikarskich. Po prostu nauczona rzeczy. Lepiej, żebyś była nie po studiach, bo się zmanierowałaś i mówisz matematyka, polityka, fizyka. Daj sobie spokój, debilko.